Chciałbym najpierw, byśmy się otwarli na tę dobrą nowinę, jaką stanowi sam dzień dzisiejszy. Dzisiaj o godzinie 5:30 rano dostałem SMS-a. Byłem dość zdumiony, że ktoś o 5:30 rano do mnie wysyła SMS-a. Okazało się, że to był arcybiskup Melbourne, którego poznałem niedawno na synodzie biskupów w Rzymie i napisał mi gratulacje z okazji Dnia Niepodległości i dołączył zdjęcie z grupą pewnie 200 mniej więcej Polaków, którzy razem z nim w katedrze w Melbourne świętowali stulecie odzyskania niepodległości. Trzeba błogosławić Pana, że dzięki tym wszystkim zabawkom, jakie mamy technicznym, dzisiaj wszystkie odległości są bardzo małe. Można się odnaleźć we wspólnocie ze wszystkimi Polakami, gdziekolwiek są na świecie. I co więcej, można się odnaleźć ze wszystkimi, którzy sobie cenią tę ich obecność, wszędzie tam, gdzie Polacy są. To jest niesłychanie piękna, dobra nowina. Na przeżycie tego dnia Pan Bóg nam daje dzisiaj słowo. Myślę, czujemy wszyscy, to jest ważne słowo. Dzisiaj słów padnie bardzo wiele, ale wśród tych wszystkich słów słowo, które otrzymujemy od Boga, ma jakąś inną zupełnie jakość. To jest najpierw słowo psalmu, którym chcemy się modlić, bo chcemy wychwalać Boga. Słyszeliśmy w psalmie: Bóg dochowuje wiary na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, wypuszcza na wolność uwięzionych, Pan dźwiga poniżonych. Jeszcze dalej, gdybyśmy czytali ten psalm, to jest psalm 146, to pod koniec tego psalmu jeszcze padają takie słowa. Pan niszczy wszechwładzę bezbożnych. Pan jest królem na wieki. Syjonie, Twój Bóg włada. Wychwalamy Boga, który jest wierny i który jest dawcą wolności, który otwiera więzienia, który pozwala wyprostować się ludziom przez lata upokarzanym, który obejmuje władzę, znosząc w ten sposób władzę bezbożnych. Dobrze jest uświadomić sobie, że ten psalm został napisany w czasie tak zwanej niewoli babilońskiej, kiedy Żydzi zostali pozbawieni własnego państwa, kiedy zostali z niego uprowadzeni daleko, do Mezopotamii. I spędzili w tej niewoli niektórzy 200 lat, niektórzy 60. To był czas, którym mogli tylko wspominać, że mieli kiedyś potężne, wspaniałe państwo, które zachwycało innych, wielkie państwo z czasów Dawida, z czasów Salomona. A wtedy, kiedy byli w niewoli, odnajdywali też prawdę o sobie, że to państwo wielkie, podarowane im przez Boga, zaprzepaścili, że je utracili przez swój grzech, przez bałwochwalstwo, a przede wszystkim przez brak jedności. Bo zaraz po śmierci Salomona to państwo zostało podzielone, a potem było dzielone dalej. Potem te podziały były potwierdzane nawet pseudoreligijnie. I to podzielone państwo, ten podzielony lud Boga, nie był w stanie obronić sam siebie, poszedł do niewoli. Ale teraz, kiedy są w niewoli, zobaczcie, że śpiewają psalm nadziei, wręcz pewności, że Bóg jest wyzwolicielem, że ten stan nie będzie trwał w nieskończoność. I to, co jest bardzo piękne, to to, że oni o Bogu wyzwolicielu śpiewają w czasie teraźniejszym. Jeszcze to przywrócenie
Niepodległości jest przyszłością, ale oni już doświadczają Boga, który ich wyzwala. Już teraz. Już w niewoli stali się innymi ludźmi. Już odkryli na nowo wszystkie swoje największe wartości. Już odnaleźli wolność w spotkaniu z Bogiem. I właśnie dlatego, że odnaleźli ją w spotkaniu z Bogiem, to władza tych, których nazywają bezbożnymi, już tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Bo tam, gdzie człowiek odnajdzie Pana w Bogu, tam się kończy nad nim wszechwładza ludzi bezbożnych. To jest psalm nadziei, to jest psalm uwielbienia Boga, który czyni ludzi wolnymi, a potem ci wolni ludzie tworzą wolne państwo. Bo to przecież nie jest tak, że my dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, nie wiem, za pierwszą wojnę światową. Kto by z nas się odważył dziękować Bogu za pierwszą wojnę światową, za 14 milionów zabitych ludzi? Nie dziękujemy Bogu za, nie wiem, machinacje polityków i układy przy stole dyplomatycznym. Nie. Dziękujemy Bogu za wolnych ludzi, za wolnych Polaków, których jest pełen cały wiek XIX, ten, który nas prowadzi do wolności. Nie jest do pomyślenia Polska bez Mickiewicza, bez Słowackiego, bez Krasińskiego, bez Norwida, bez Rejmonta, bez Sienkiewicza, bez Chopina, bez Matejki, bez Marii Curie-Skłodowskiej. Nie jest do pomyślenia Polska bez tych ludzi, bez świętego Rafała Kalinowskiego, bez świętego brata Alberta, bez świętej Urszuli Leduchowskiej, która nam dziś towarzyszy w swoich relikwiach, bez całej jej rodziny, siostry Marii też wyniesionej na ołtarze, wuja, który był arcybiskupem, potem kardynałem, Mieczysław Leduchowski, człowiek, który płacił za polskość niemalże męczeństwem. Nie jest do pomyślenia Polska bez tych ludzi. Nie jest oczywiście też do pomyślenia bez takich ludzi jak Piłsudski, jak Dmowski, jak Paderewski. My dziękujemy Bogu za wolnych ludzi, którzy się stali wolnymi w spotkaniu z Bogiem, nawet jeśli nie byli do końca świadomi, że to jest spotkanie z Nim. Dziękujemy za nich, bo bez nich nie byłaby stworzona wolna Polska. Bo ci wolni ludzie, wielcy ludzie, najpierw tworzyli wolny wielki naród. I ten wolny wielki naród znalazł wreszcie wypowiedź w wielkim wolnym państwie. Jeszcze go nie było na mapie, a ono już było w nich. I ten psalm, którym wielibiliśmy dzisiaj Boga, na nich się wypełniał. Następne słowo, które do nas przychodzi dzisiaj, bardzo konkretne słowo, to jest słowo z pierwszego czytania. Widzimy w tym słowie proroka Eliasza, który też jest na wygnaniu. Prorok przyszedł do Sarepty Sydońskiej. To nie jest Ziemia Święta, to jest świat pogan. Prorok został wygnany do obcej ziemi. Ale tak jak ci ludzie w Babilonie, doświadcza w tej obcej ziemi mocnego działania Boga. Chociaż to jest świat pogański, z dala od ziemi świętej, ale Bóg tam działa. Bóg, który jest mocny, Bóg, który jest miłością, Bóg, który daje życie, Bóg, który karmi głodnych, Bóg, który nie zapomina o wdowie. Bóg działa, Bóg mocny. Eliasz na obczyźnie znalazł dom i życie, których mu odmówiono we własnej ziemi. Jest w rękach Boga, więc jest u siebie.
To jest myśl bardzo bliska chrześcijanom. Jeden z pierwszych tekstów, które mówią o chrześcijanach w świecie, to jest list do Diogneta, napisany w pierwszym wieku. I w tym liście do Diogneta ma najsławniejsze zdanie, jakie pada. To jest takie, że chrześcijanom każda ziemia obca jest ojczyzną, a każda ojczyzna w pewnym sensie ziemią obcą. Dlaczego? Dlatego, że chociaż żyją na ziemi, są obywatelami nieba. To nie jest żaden dystans do ojczyzny, do własnego kraju, bo w tym liście do Diogneta bardzo mocno autor podkreśla, że chrześcijanie wypełniają wszystkie obowiązki obywateli, bo traktują to państwo jak swoje. Także wtedy, kiedy są prześladowani, także wtedy, kiedy to państwo, w którym żyją, ich nienawidzi, oni je kochają. To, że są obywatelami nieba, nie stwarza jakiegoś, nie wiem, wielkiego dystansu do ziemskiej ojczyzny. Przeciwnie, ustanawia obowiązek patriotyzmu, który jest wpisany w czwarte przykazanie: czci ojca i czci matkę. Chrześcijanin jest kimś, kto czci swoją własną ojczyznę, czci, szanuje ją. Jeśli jest jej posłuszny, to przede wszystkim z miłości dziecięcej, synowskiej. Tu nie ma żadnego dystansu. Eliasz jest na wygnaniu, ale on się nie obraża na ojczyznę, z której go wygnano. Eliasz nosi w sobie pragnienie powrotu. Eliasz nosi w sobie pragnienie największego dobra dla rodaków, którzy go wyrzucili, którzy grożą mu śmiercią. I tak naprawdę, kiedy wróci, to na nim zostanie zbudowana, odrodzona wiara, odrodzona pobożność, odrodzona jedność narodu wybranego. Na nim, na tym, który najpierw został wygnany. Eliasz nie znalazł się na obczyźnie wygnany przez Babilończyków, przez wrogów. Znalazł się na obczyźnie wygnany przez swoich, przez swojego króla, przez naród, który poszedł za władcą. Kiedy się czyta ten tekst, nie wiem, jakie macie skojarzenia. Pierwsze skojarzenie, jakie ja miałem, to jest tekst Norwida. Coś ty, Atenom, zrobił, Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Coś ty, Italii, zrobił, Aligiery, że ci dwa groby stawi lud nieszczery, wygnawszy pierwej. Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie, że dwa cię głazy we dwóch stronach gniecie, bez miejsca pierwej. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, inaczej będą głosić twe zasługi i łez wylanych dziś będą się wstydzić, a lać ci będą łzy potęgi drugiej, ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć. Odmówili mu najpierw człowieczeństwa, a potem się spierali o to, kto go ma pochować i kto pierwszy postawi mu pomnik.
To jest może w pierwszej chwili słowo gorzkie, a ja myślę, że ono jest bardzo realne i w tym, jak jest realne, budzi nadzieję, bo ono przede wszystkim każe inaczej popatrzeć nam na nasze dzisiejsze spory i na naszych dzisiejszych przeciwników. Możemy się między sobą spierać, może nam się nawet wydawać, że ktoś nie ma prawa wśród nas być. A może się okazać, tak jak pisze Norwid i tak jak mówi nam słowo Eliaszu, że jeszcze my sami, a jeśli nie my, to nasi najbliżsi potomkowie, tym ludziom będą stawiać pomniki. Być może jest tak, że te wszystkie spory, które w tej chwili są takie gorące, z perspektywy Bożej wyglądają zupełnie inaczej, że z perspektywy Bożej można zobaczyć tę samą miłość, która się kryje w jednych i drugich, miłość do tego samego kraju, zakorzenienie w tej samej przeszłości. A może wreszcie potrafimy odkryć, że przy tych wszystkich różnicach możemy się także nawzajem od siebie uczyć. To jest piękne słowo, to jest piękne słowo. Myślę, że Pan nie daje nam tego czytania bez powodu w dniu dzisiejszym. I jest jeszcze słowo dzisiejszej Ewangelii. W Ewangelii nam Pan stawia za wzór wdowę. Wdowę, która wrzuciła do skarbony, jak słyszeliśmy, 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Ktoś z was kiedyś widział półgroszówkę? Jak można wrzucić 1 grosz w 2 pieniążka? Grosz się wydaje niepodzielny. Oczywiście, że akurat w Ziemi Świętej to jest możliwe, czy było możliwe, ponieważ były rozmaite monety w obiegu i tam jest mowa o 2 pieniążkach jeszcze greckich, które się nazywają lepty. Ona wrzuciła 2 lepty, czyli 1 kwadrans, najmniejszą rzymską monetę. Ale święty Marek nie pisze tego dlatego, że nie wiem, jest pasjonatą numizmatyki i takim chce nas uczynić. Nie. Napisał coś bardzo ważnego, że my jak Bogu dajemy 1 grosz, nawet 1 grosz składamy na ofiarę, to i tak jesteśmy w stanie go podzielić na 2 części. Jedna dla Boga, a druga dla mnie. Coś przecież z tego muszę mieć. Coś z tej mojej ofiarności musi przypaść mnie. Niechby to było chociaż pół grosza, ale jednak. Dlatego przeciwieństwem tej ubogiej wdowy są wymienieni na początku uczeni w piśmie. Tak, to są ludzie, którzy pewnie wiele się uczyli, wiele studiowali. Posiedli szczególne miejsce w ludzie wybranym. Są tymi, którzy objaśniają im pismo. Nic ważniejszego nie można robić. Ale święty Marek, a przez niego Pan Jezus mówi, cenią sobie pismo, bo to się przekłada na co? Na powłóczyste szaty, na pierwsze miejsce i w synagodze, i na rynku. Tu i tam pozdrawiani. Tu i tam pozdrawiani. Wszędzie zaszczytne miejsce i wszędzie ich ludzie pozdrawiają. To nie jest tak, że ci ludzie nie wykonali jakiejś pracy, czy nie wykonują jej dalej. Wykonują. Ale te pół groszy musi wpaść. I to nie musi być pieniądz, to może być cokolwiek innego. Ta uboga wdowa wrzuciła wszystko. Pan Jezus mówi, wrzuciła, polski przekład był, całe swoje utrzymanie, a tam jest po grecku holon ton bion, wrzuciła całe swoje życie. Bios to jest życie.
rzuciła całe swoje życie. Ona oddała życie, ona nie oddała grosza, oddała życie. Dlatego wrzuciła znacznie więcej, niż mówi Jezus, ci bogaci i wielcy. Mamy wśród nas relikwie świętej Urszuli Leduchowskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy tylko mogą pamiętać, na jej mszy świętej kanonizacyjnej Jan Paweł II przytoczył z jej pism kilka zdań, które pokazują, co znaczy wrzucić całe życie. Te zdania brzmią tak. Mam miłować bliźnich, jak Jezus mnie umiłował. Bierzcie i jedzcie me siły, bo są do waszej dyspozycji. Bierzcie i jedzcie moje zdolności, moją umiejętność. Bierzcie i jedzcie me serce. Niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia życie wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas. Niech on będzie do waszej dyspozycji. Jam wasza, jak Jezus jest mój. Jak Jezus jest mój. Padło to określenie dziś na wstępie, że matka jest jedną z matek naszej niepodległości. To jest kobieta, która oddała życie, serce, czas, umiejętności, zdolności, wszystko. Jak Jezus. Jezus jest wzorem. Jezus jest punktem odniesienia. Jezus, który daje całego siebie, bezinteresownie. Całe życie. Dwa pieniążki, obydwa. Nie zatrzymujesz dla siebie pół grosza. Wszystko dajesz. Zauważył ją. Jezus ją zauważył właśnie dlatego, że ona była z tego samego ducha, co on. Tej samej miłości, tej samej próby, tej samej ofiarności zauważył ją. Trzeba dzisiaj takich ludzi zauważyć. Dziś nie możemy myśleć tylko o tych, którzy byli wielcy. Szukałem po książkach, wiecie dobrze, ciągle się jeszcze uczę Łodzi. Szukałem po książkach nieznanych bohaterów tamtego czasu. Być może dzisiaj jest czas po to, żeby przywołać takich dwóch młodych żołnierzy Legionów Piłsudskiego, którzy zginęli 20 października 1914 roku pod Bednarami. Jeden był z Żywca, a drugi był spod Żywca. Jeden był maturzystą. Nazywał się Henryk Gąszczecki, a drugi miał 22 lata. Nazywał się Karol Wandzel. O nich dzisiaj pewnie nikt nie będzie mówił. Dzisiaj będzie o tych najważniejszych. A tych dwóch oddało życie. Jeden był maturzystą. Zobaczyć tych ludzi, tak jak Jezus zobaczył tę kobietę, bo oni wrzucili wszystko, całe swoje życie, niezależnie od tego, jak się komuś innemu z boku wydawało niepozorne. Takie jest słowo Boga na dzisiejszą niedzielę, której my przeżywamy stulecie swojej niepodległości. Myślę, że trzeba błogosławić Pana Jezusa za to, że dał nam słowo wielkie, ale też i bardzo konkretne, które nam nie tylko rozgrzewa serca do wdzięczności, ale otwiera nam też umysł i serce na rozpoznanie i wypełnianie konkretnych obowiązków miłości wobec naszej Ojczyzny. Amen.